Dzień dobry. Daria Wojda, zapraszam Państwa serdecznie na kolejny odcinek z cyklu OSOS Tutor. Tematem dzisiejszego odcinka jest e-recepta w systemie informatycznym Mediporta dla pielęgniarki oraz lekarza. Po uruchomieniu aplikacji należy podać dane logowania w postaci nazwy użytkownika oraz hasła. Po zalogowaniu się system wyświetli okno, gdzie po lewej stronie znajduje się panel z opcją Dodaj wizytę. W wizycie otwartej dla pacjenta znajduje się możliwość wybrania recepty. Aby wystawić receptę dla pacjenta, należy określić, czy jest ona refundowana, czy też nie. Po wybraniu refundacji recepty w środkowej części znajduje się okno, gdzie można wprowadzić nazwę ordynowanego leku. Zostanie wówczas wyświetlona lista dostępnych pozycji. Po wybraniu prawidłowego leku system umożliwi wprowadzenie ilości związanych z ordynowanym lekiem. Po wprowadzeniu zarówno ordynowanego leku, jak i ilości dla niego, lek zostanie zapisany w oknie recepty. Aby dodać kolejny lek, należy skorzystać z przycisku plus lek. Jeśli wszystkie leki zostały już zaordynowane dla pacjenta, w górnej części okna znajduje się przycisk plus e-recepta. Należy go przycisnąć, wówczas system wyświetli informację w dolnej części, że pojawiły się nowe recepty wystawione dla pacjenta. Jeśli nowa recepta ma być dokumentem elektronicznym, w górnej części należy skorzystać z przycisku e-recepta. Po przyciśnięciu przycisku e-recepta system nawiąże komunikację i wyśle receptę. Aby taka recepta była wysłana, należy w górnej części podać hasło i podpisać dokument. Po podpisaniu prawidłowym certyfikatem dokumentu system wyświetli informację, że recepta została wysłana. Aby zobaczyć PIN recepty, który umożliwi odbiór leków pacjenta z apteki, można skorzystać z przycisku chmurki, który wyświetli informację, czy do pacjenta został wysłany SMS z kodem dostępowym. Można skorzystać z przycisku strzałki, który wyświetli kod dostępowy dla danej recepty, jak również można skorzystać z przycisku drukarki, który wyświetli gotowy dokument i w środkowej części tego dokumentu znajduje się informacja o kodzie dostępowym recepty. Taką informację można wysłać pacjentowi. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejny odcinek z cyklu OSOS Tutor.